brnień pejzaż już tli. Swym płomieniem niczym w tańcu się wi. Kilka na kołnierzyku flam. To nic, tak absurdalnie nie może dłużej tutaj być. Gdy banda była znów zapomniała, szczytu będąc na dnie. Kto nie podlega polskiej jurysdykcji, nie ma prawa decydować o losie Polaków. Kto nie podlega polskiej jurysdykcji, nie ma prawa decydować o losie Polaków. Mamy swoją siłę wewnątrz siebie, krystaliczny nasz dom. Wpuszczajmy do niego tylko chcianych. Do tego niepotrzebny nam żaden schron. Pomyśleć tylko, jak bardzo bać się muszą. Ja cię wzywam swoją siłą i milionów dusz. Czystą myślą naprawiamy świat. Nigdy więcej nie zapomnij tych słów. Jesteś światłem, w którym widać ich kurz. Pyłek kłamstwa łatwo zetrzeć, gdy go widzisz. Mokra szmata idzie w ruch i czysto już. Gdy banda milionom tchnień. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Jest 12 dzień. Nie. Wszystko w porządku. Słuchajcie. Dobrze. Witamy wszystkich jeszcze raz. Słuchajcie, dziś audycja z naszym gościem, panem Andrzejem Tomaszem Sobolewskim. Inżynieria prawa. Tutaj łączymy się przez specjalny komunikator i nie wiem, czy teraz nas słychać będzie, czy nie. Halo, halo, Robercie i panie Andrzeju, czy słyszycie mnie? No ja pana dobrze słyszę. O, dobrze, witam. Witam panie Andrzeju. I Robert chyba tutaj ma problem mały. Coś u Roberta pyka. Dobrze. Robercie? Halo, halo, Robert? Ojojoj. Halo, halo, Robercie? No to coś się z Robertem stało. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Witam pana. No ja ciebie świetnie. O, jest Robert. Halo, halo, Robercie. Jest. Kontynuujemy? Tak, kontynuujemy, proszę bardzo. Kontynuujemy. Robercie, proszę bardzo, oddaję tobie głos teraz.
A naszych słuchaczy witam wszystkich i słuchajcie, piszcie do nas, jak nas słychać, bo mogą być problemy. Jeśli będą problemy, to przeskoczymy na Telegrama najwyżej. Dobrze. I jeszcze raz. Robercie, oddaję głos. Halo, halo. Pyk, pyk. Czy to u ciebie, Robercie? Halo? Halo, halo? Robert? Dobrze. Pani Toma? Łączymy się jeszcze raz, słuchajcie, bo coś tutaj w telefonie. Halo, halo? Halo, halo? Robert? Dobrze, ktoś jest już tutaj? Kto jest z nami? Robert? Halo? Przepraszam was najmocniej, słuchajcie, ale coś naprawdę się dzieje dziwnego. Robert? Halo, halo? Robercie, czy ty zacząłeś czat tutaj na tym, na WhatsAppie, w tej grupie? Halo, Haro, czy możesz się odezwać? Czy w ogóle, ja nie wiem, słuchajcie, wy wszyscy mnie słuchacie. Dobrze, poczekajcie, ja tutaj coś spróbuję znowu. Nie wiem, czy to jest to, że wszyscy nadają o tej porze, jak piszecie do nas na czacie. My mamy całkiem inne tutaj łącza, by się wydawało. Aczkolwiek dobrze, tutaj... Halo, halo, Robercie, jesteśmy na Telegramie. Jeśli mnie słuchasz, to przejdźcie na Telegram. Jasiek Toronto, czy ty mnie słyszysz?
Proszę, poczekajcie chwilę tutaj. Jestem na Telegramie, już dodaję gości. Dobrze. Robercie, weź rozłącz się, bo... Teraz dzwonisz przez telefon, ja jestem już, wszedłem właśnie na Telegrama. Dobrze. Halo, halo, czy teraz mnie słyszycie? Halo, halo, czy mnie słyszysz? Pan Andrzej, ja ciebie słyszę. Tylko... Miałeś transmisję robić na WhatsAppie? Nie, ja nic nie robiłem. Aha, bo tak dziwnie, jakby ktoś łączył się, jakby ktoś dzwonił. Dobrze, nie ma problemu. Dobra, to spotkamy się tutaj. Jak na WhatsAppie nam nie wyszło, to możemy się spotkać tutaj na tym. Chyba że jak będzie za słabo też tutaj to szło, to podzielimy się i załóżmy pan Andrzej będzie na WhatsAppie, a my będziemy tutaj, czy jakoś wiesz, w taki sposób, żeby podzielić te naprężenia. Dobrze. O, jest już pan Andrzej. Panie Andrzeju, słyszy pan nas? Nie, ja nie zakładam żadnej audycji. No już jesteśmy we trzech, ale pan Andrzej już jest tutaj. Oczywiście, pan Andrzej już jest tutaj. Panie Andrzeju, czy pan nas słyszy dobrze? Być może przez telefon, być może mikrofon. Aha, ma włożony. Może pan wyłączyć kamerę. Nie musi pan... Tutaj Panie Andrzej, kamerę włączył. Może pan wyłączyć kamerę. O tak, i tylko sam głos. Nie wideo, tylko sam głos. I będziemy tylko na tym. O właśnie. Dobrze. Panie Andrzej, czy pan nas słyszy? Robercie, czy ty słyszysz się z panem Andrzejem? Ja ciebie słyszę, tylko pana Andrzeja nie słyszę. Aha, dobrze. I teraz nie wiem, co zrobić. Panie Andrzeju, proszę jeszcze raz spróbować mi łączyć. Nie wiem, z jakiego pan urządzenia w tej chwili, czy z komputera pan mówi, czy z telefonu, bo być może się nie połączył dźwięk, to może pan tylko spróbuje z telefonu porozmawiać. Bo widzę, że pan jest. Widzę, że pan słucha. Ja tutaj teraz połączyłem. A to ty to połączyłeś teraz przez WhatsAppa. Tak, ja teraz przez WhatsAppa połączyłem się z panem Andrzejem, jeśli pan mnie słyszy. Ewentualnie możemy przeskoczyć, żeby nie obciążać, mówię tak jak tutaj. Czyli ty, Robercie, chcesz być na WhatsAppie, a pan Andrzej będzie tutaj? Panie Andrzeju, słyszy mnie. Jest obojętne, gdzie... Dla mnie też jest to obojętne, gdzie będzie kto mówił, oby było tylko dobrze słychać. I tak jak tutaj teraz jest. Halo, halo? Aha. Dobra. To jak zrobimy? To zróbmy teraz w ten sposób. Panie. Ja spróbuję jeszcze pana ja znaleźć, jeżeli ty. Wczoraj idę na Telegrama. Dobrze, Robert, to ty przejdź na Telegram, dobrze? O, dobra. A pan Andrzej będzie na WhatsAppie. Panie Andrzeju, halo, halo? Musi pan włączyć mikrofon teraz. Bo ma pan wyłączony mikrofon. Mikrofon. O, właśnie.
O tak, dobrze. I teraz może pan wyłączyć. Może pan wyłączyć Telegrama teraz. Witam wszystkich na czacie jeszcze raz. Przepraszamy was bardzo, ale słyszycie, robią się problemy małe. 5G wchodzi i zobaczcie, i mamy problemy w ogóle z normalnym robieniem programu. A tutaj ktoś nam mówi o 5G, o jakichś nowych technologiach. Panie Andrzeju, jeśli by pan teraz wycofał się z Telegrama, wyszedł w ogóle i został tylko na WhatsAppie, to wtedy nie będzie pan miał przeciążenia i u nas również nie będzie przeciążenia i będziemy rozmawiać w ten sposób, bo możemy się słyszeć, jeśli będzie pan na WhatsAppie, a my będziemy. Ja będę z panem na WhatsAppie, a tutaj będzie kolega nasz, jeden z drugim będzie na Telegramie. Także jeśli pan teraz by wyszedł z Telegrama, jeśli wyszedłby pan. Wyszedłem z Telegrama, tylko nie mam połączenia z wami. Aha, już teraz jest połączenie. Teraz normalnie rozmawiamy. Słyszymy się teraz? Tak, słyszymy się. Teraz się słyszymy? Tak, bardzo dobrze ja pana słyszę i tutaj jest w ten sposób, dobra, to zostaje tak, dobrze, my zostajemy tutaj, zostaje Robert na Telegramie, a my będziemy rozmawiać we dwójkę na WhatsAppie i Robert będzie nas słyszał i nasi słuchacze. Witam was wszystkich jeszcze raz, słuchajcie, i przepraszam najmocniej za te wszystkie problemy, ale zobaczcie, jak technologia idzie do przodu. W taki sposób, że nie możemy zrobić normalnego programu na żywo, bo zaczynają się dziać cuda. Niby, że taka technologia jest rozwinięta, a tak naprawdę to no, idzie to wszystko, pikuje to wszystko, ale w górę, ale w dół, słuchajcie, w dół to wszystko idzie. I pozdrawiam jeszcze raz, słuchajcie, słuchacie nas w Irlandii, w Radiu Cenzura, jak i na VK. I na platformie internetowej, jak i na YouTubie Radiosława. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dzisiejszym gościem jest, tak jak wcześniej już mówiłem, pan Andrzej Tomasz Sobolewski, inżynieria prawa, dzisiejszy temat naszego programu. Zaczynamy z takim małym opóźnieniem, ale to nic, już daliśmy radę. Jesteśmy. Panie Andrzeju, witam jeszcze raz po długim wstępie. Może pan się przedstawić naszym słuchaczom ze swoich umiejętności, zdolności i wszystkich wyuczonych, nabytych zdolności. Bo kwalifikacji, może w ten sposób będzie prościej. Proszę bardzo. Oddaję głos panie Andrzeju. No to nic, no jest. Tak. Po technikum to jestem technikiem budowy maszyn, a po studiach jestem inżynierem elektrykiem, a w doświadczeniu normalnie to się zajmuję energetyką, praktycznie biorąc elektroenergetyką kopalnianą, tym górniczą. Po drodze jeszcze miałem energetykę cieplną w praktyce jako taką, no i tyle normalnie. A od 2005 roku zajmuję się patologią prawniczą. I to mi się podoba. Patologia. No, tak. Bardzo ładnie. To taki tytuł powinien być. Patologia prawnicza. To taki tytuł powinien być. A my robimy inżynieria. Dobrze. Następny tytuł będzie patologia. No i wie pan, inżynier stosuje metody naukowe oraz naukowy punkt widzenia. Tak pisze w encyklopedii. No jest jedno ale. Nauka wyklucza doktryny i dogmaty, czyli przekonania i poglądy. Często abstrakcje oderwane od rzeczywistości, które dotychczas są stosowane w dziedzinie zwanej prawem. Więc proszę pana, logika normalnie i prawo się rozjechały. No do rozwiązywania, analizowania problemów technicznych inżynierowi pomaga jego wykształcenie, wiedza nabyta i doświadczenie. Mhm. Dlatego inżynieria prawa porzuca przekonania i poglądy, sięga zależności przyczynowo-skutkowe, czyli bezwzględną logikę. Ta logika dla każdego zagadniętego przeze mnie, mieniącego się prawnikiem, była czym innym. A tymczasem logika jest dziedziną, w której skutki przyporządkowane są przyczyną występujących w określonych relacjach, które warunkują te skutki. Przybliżam taką tematykę
taki dosyć prosty sposób, bo przy liczeniu matematyki jest oznaczenie liczbowe dwóch przyczyn. Przykładowo, jedna przyczyna będzie oznaczona liczbą 5, druga przyczyna będzie oznaczona liczbą 2. Gdy relacja między przyczynami będzie sumą, otrzymamy skutek w postaci liczby 7. Z kolei, gdy relacja między przyczynami będzie różnicą, otrzymamy skutek w postaci liczby 3. Z kolei, gdy relacja między przyczynami będzie iloczynem, otrzymamy skutek w postaci liczby 10. Gdy relacja między przyczynami będzie ilorazem, otrzymamy skutek w postaci liczby 2,5. Chyba dosyć prosto normalnie tą logikę, jak to się mówi, przyrównałem do matematyki. Raczej się podważyć tego za bardzo nie da. Wzór matematyczny. No jak to powiedział kiedyś mądry, dawno żyjący człowiek, że wszystko się sprowadza do matematyki. Ja powiem panu, że z biegiem lat, z biegiem czasu również zauważam, że to wszystko jest matematycznie obliczalne. Tylko, że to trzeba doświadczyć. To dopiero w pewnym wieku się nabywa tego doświadczenia. To samo tak nie przyjdzie od sobie. I samo to nawet, że powie nam Platon czy ktoś odnośnie matematyki, że to są tylko słowa, ale do tego my musimy dojść sami. I ja wszędzie, w swoich wszystkich pracach, gdziekolwiek, wszystko jest obliczalne matematycznie i wtedy, jeśli potrafimy, nie mamy problemów z matematyką, nie mieliśmy problemów z matematyką i to wszystko zaczynamy przekładać na matematykę, zaczynamy sobie organizować, to wszystko nam się ładnie zaczyna układać i nie mamy problemów życiowych. To jest taka moja teoria prywatna. No tak, tylko trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jedną rzecz, proszę pana, normalnie, że mamy dwa środowiska, w których żyjemy. Środowiska egzystencjalne. Jedno jest fizyczne, a drugie jest społeczne. W środowisku fizycznym, jak pan uchybi prawo, to się pan zderzy śmiertelnie albo boleśnie z prawami fizyki. A w środowisku społecznym, proszę pana, jak pan się rozejrzy, to trafi pan na środowisko, proszę pana, patologii pasożytniczej. Nie dominują pana, proszę pana, normalnie, żeby pan w sposób dowolny i bez odpowiedzialności. I tak. Mamy te dwa środowiska, proszę pana, normalnie i teraz tak. Środowisko fizyczne samo, proszę pana, w środowisku fizycznym prawo samo wyegzekwuje szacunek dla siebie. Natomiast w środowisku społecznym mamy problem z tymi, co definiują, proszę pana, co jest prawem, co nie jest prawem, co nazywają prawem. No ja się przyjrzałem temu, co to jest to prawo, bo pozostało przyjrzeć się temu, co nazywane jest od dawna prawem. I przy wykorzystaniu tego pojęcia do gnojenia Bogu ducha w innych ludzi było pod szyldem prawa. Nadużywanie pojęcie prawomocny czy praworządny, ale bez jednoznacznego zdefiniowania tych pojęć. I co się okazało? Przed rokiem 89 bazowano na kanonach prawnych. Treści tych kanonów do dzisiaj występują na kolumnach przed Sądem Najwyższym. A analiza tych treści jest dowodem, że zbrodnie popełnione przez mieniących się sędziami na podsądnych skutkowały zdefiniowanie tych kanonów, żeby nie krzywdzić osób niewinnych. No podważyć zauważone cechy tych kanonów nie sposób. Sądowniczego dotychczas nie pojawiła się bezwzględna logika. Tak, ale przekonania i poglądy. Ja uważam, że tak, ale moja również teoria co do prawa, aczkolwiek już w tej chwili nie mam tak do czynienia, ale wcześniej miałem do czynienia z prawem. Uważam, że ono powinno również przechodzić pewnego rodzaju przemiany czasowe. Nie powinno się trzymać sztywnych reguł, które zostały ustalone kiedyś, tak jak pan wspomniał teraz, że zostały zapiski zrobione i tego się trzymają. Prawo powinno być, moim zdaniem, powinno być elastyczne, ponieważ jest ewoluuje wszystko, następują zmiany i prawo również powinno następować, w prawie powinny następować również pewnego rodzaju zmiany. I no tak jak w polskie prawo to jest troszeczkę znowu inne, ale tu ja mówię tak jak na przykład na tym prawie tu angielskim, które w większości
opiera się na precedensach, a z prawem raczej... No właśnie, tak się składa, wie pan, tak mówi o prawie, proszę pana Normanie, według symbolu czy wzorca, proszę pana, przyjętego przez pasożytów. Bo tak naprawdę, proszę pana, normalnie wszystko się zaczyna od momentu, proszę pana, gdy pasożyty zdefiniowały świat pod siebie. A gdy pan popatrzy, proszę pana, normalnie na prawo, to ja zadałem takie pytanie dosyć ciekawe kiedyś, proszę pana, bo analizowałem przyczyny wypadków. I co się okazało, proszę pana? Padło pytanie, czy prawdą jest, że osoba, która spowodowała wypadek lub katastrofę, czyli spowodowała śmiertelne lub bolesne zderzenie z prawami fizyki, uchybiła prawo? Czy ta osoba uchybiła prawo lub spowodowała śmiertelne lub bolesne zderzenie z prawami fizyki? Się okazuje, odpowiedź każdej z osób odpytanych była jednoznaczna. Sprawca uchybił prawo. Aha. Następne pytanie, które było, czy prawdą jest, że osoba, która przeżyła takie zdarzenie, ponownie świadomie uchyli prawo. A odpowiedź ludzi była też jednoznaczna. Ta osoba świadomie prawo już nie uchybi. Teraz pozostaje, proszę pana, wyjaśnić praktycznie biorąc, czym to prawo się okazało. Zbiorem zasad, które umożliwiły ludziom przeżycie, życie i rozwój w środowiskach egzystencjalnych. Sięga pan jeszcze dalej. Wychodzi na to, że źródłem prawa są zasady przetrwania i rozwoju życia na Ziemi i przeznaczenie państwa powołanego przez społeczeństwo. Jesteśmy w miejscu dosyć ciekawym, bo nikt nie potrafi podważyć tego, co powiedziałem. Mhm. Jest to dosyć logicznie, praktycznie biorąc, stwierdzenie. No i teraz pytanie, co dalej robić, praktycznie biorąc. No i się okazuje, proszę pana, że jeżeli prawo jest zbiorem zasad, to z czym mamy do czynienia? Cało, proszę, no, napisałem taką publikację, jakim państwem jesteś Polsko w roku 2008. Przeczytała to osoba z Sądu Najwyższego i zaprosiła mnie na rozmowę osobistą, proszę pana, na spotkanie. W Katowicach się widzieliśmy tam paręnaście razy. No, osoba była sędzią, proszę pana. I gość pierwszy na początku pokazał mi moją publikację, proszę pana, a potem normalnie mi zadał pytanie, czy prawnicy zrozumieją mój przekaz? A ja gościowi odpowiedziałem w ten sposób. Prawnicy to są osoby zindoktrynowane skutecznie. Osoba zindoktrynowana to jest, bazuje na zbiorze przekonań i poglądów. Nie ma własnego zdania. Więc co byś pan nie próbował, jakich argumentów nie użył, to oni te argumenty odrzucają. Prawnicy nie są w stanie zrozumieć prostych, logicznych zależności. Weź, proszę pana, normalnie potem mnie usatysfakcjonował, bo mi dał skrypt akademicki, proszę pana, do wglądu z roku 1962 z oznaczeniem takiego tekstu bardzo ciekawego. Przepis prawa jest zasadny, komunikatywny i zgodny z przeznaczeniem prawa. Ja sobie to spisałem, proszę pana. Jak święcone kości to trzymam. Co się okazuje, proszę pana, prawo posiada przeznaczenie. Z tego wynika, czyli mamy prawo, proszę pana, mamy przepisy prawa i mamy bezprawie. Nie ma prawa takiego, prawa innego, jest jedno prawo, proszę pana. I tu się zaczyna, proszę pana, teraz dyskusja, bo ci o takim prawie mówią, ci o takim prawie mówią, jeszcze inni o innym prawie mówią. My jesteśmy, proszę pana, w ciekawym miejscu, bo w roku 1989 pan minister edukacji narodowej powołał nowy na ówczesne czasy kierunek zatytułowany prawo. Tak jakby wcześniej prawa nie było, a ludzie żyli, rozwijali się, budowali się, pracowali, więc to prawo musiało być. Co zrobili? Porzucili kanony prawne, proszę pana, normalnie, ale dalej o prawie nic w logice nie było. No, jako podstawę edukacyjną, proszę pana, podano dogmat w 89 roku, że prawo nie jest jednoznacznie definiowalne, a nikt nie sięgnął logiki. Jak nie jest jednoznacznie definiowalne, to od 89 roku jesteśmy, proszę pana, bombardowani, proszę pana, dogmatami różnego rodzaju, proszę pana, wynikami tego dogmatu. A tak naprawdę, jak zaczynamy patrzeć, proszę pana, na przyczyny wypadków, wchodzimy normalnie w zakres prawa, ale tego świata fizycznego, nie abstrakcyjnego czy prawniczego. Bo prawnicy, proszę pana, normalnie bazują na przekonaniach, poglądach, proszę pana, i dogmatach. Przy okazji jeszcze na abstrakcji. Abstrakcja, proszę pana, to jest oderwanie od rzeczywistości. To są fantazje. I tu się zaczyna, proszę pana, dylemat.
czy tacy, co fantazję uprawiają, proszę pana, wymyślają różne kwadratowe, jak to się mówi, jajka i robią nam, proszę pana, pod górkę, czy oni aby na pewno są prawnikami? No ja mam wątpliwość, proszę pana. Dlaczego? No z prostej przyczyny, proszę pana. Jeżeli ktoś nie bazuje na logice, proszę pana, to pytanie, co się dzieje? Ale on bazuje na tym, że on... Przepraszam, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, tak, ale on bazuje na tym, że on skończył studia prawnicze i... One się nazywają prawniczymi. Tak. A to są studia polityczne, teologiczne, proszę pana, filozoficzne. Gdzie prawa o tym nie, jeśli chodzi o prawie, to nie ma żadnej nauki. To jest teologia, proszę pana, filozofia, proszę pana, i polityka, nic więcej. Jesteśmy w takim miejscu, proszę pana, normalnie, gdzie logika normalnie leży. I tu jesteśmy, proszę pana, w ciekawym miejscu. Jeśli chodzi o sprawy związane, proszę pana, o prawo, to prawo jest zbiorem zasad, które nam umożliwiło przeżycie, życie i rozwój środowiska egzystencjalnego. W środowisku fizycznym, proszę pana, prawo samo wyegzekwuje szacunek dla siebie. A w środowisku społecznym, proszę pana, nam narzucają różne rzeczy, które z rzeczywistością nie mają do czynienia z realiami. Inżynier, proszę pana, normalnie nie może fantazjować, tylko musi bazować na zależnościach przyczynowo-skutkowych. Jak pan usuwa awarię, proszę pana, to pan musi znać budowę urządzenia, przeznaczenie urządzenia, zasadę działania, żeby odtworzyć funkcjonowanie tego urządzenia. Mhm. Więc w tym przypadku, proszę pana, mamy system, proszę pana, państwa. Czym jest to państwo? Zadaję pytanie, ostatnio zadałem pytanie, jaką definicję posiada państwo? No zadałem takie proste pytanie. No i proszę pana, się okazuje, nikt nie potrafi mi powiedzieć definicji państwa. A przypomniało mi się taki tekst, proszę pana, sprzed wielu lat, jak było na początku, ma być teraz, na zawsze i na wieki wieków. Czyli kiedy na początku, proszę pana, się okazuje, jak było przekształcenie, proszę pana, środowisk, proszę pana, społecznych, typu plemiona, proszę pana, w państwa. W tym momencie jeszcze, proszę pana, normalnie w tych plemionach nie było mowy o pasożytowaniu. Bo co się okazało, tam każdy miał swoją działkę do zrobienia, proszę pana, funkcjonowanie w społeczeństwie i tyle. Ale jak się, proszę pana, potem pokazało, jeszcze pojawiło się jedno, proszę pana, zagrożenie. A tym zagrożeniem jest bardzo takie ciekawe stwierdzenie, że jeżeli żywiciel będzie miał możliwość pasożytowania z gwarancją bezkarności, to się stanie pasożytem. No i na początku, proszę pana, chwila, moment, proszę pana, normalnie się okazało, że ze społeczeństwa wyłonione zostało dopełnienie, nie trzymane za twarz, praktycznie biorąc, no i żywicieli się wyroili, proszę pana, pasożyci. W takiej ilości, proszę pana, w tej chwili, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Pan patrzy normalnie od tego momentu, proszę pana, jak pasożyci zaczęli zdefiniować świat pod siebie, to mamy cały czas, proszę pana, zniewolenie. Pod różną nazwą. Nawet demokracja, proszę pana, normalnie, która na początku, na czym polegało państwo demokratyczne? Ano to było państwo, czyli społeczeństwo z wyłonionym z niego dopełnieniem, które to dopełnienie za środki wyłożone na jego utrzymanie odciążało społeczeństwo jego obywateli z części obowiązków i odpowiedzialności. I w tym momencie, jak pan popatrzy na tę definicję, proszę pana, podważyć się jej nie da. Mamy definicję państwa, proszę pana, ale tego pierwotnego. Zanim jeszcze pasożyty, proszę pana, normalnie w dopełnieniu znalazły sobie miejsce, proszę pana, normalnie w postaci głów ukoronowanych, proszę pana, różnego rodzaju cesarzy, nie cesarzy, prawda, ale dominantów. Tak, ale dominacja, tak. Proszę pana, i deptanie. Tak, to stworzenie grupy dominującej, panie Andrzeju. Stworzenie grupy dominującej, która będzie dominować i będzie podzielona na podgrupy, to znowu jest matematycznie. To jest, tutaj już jest, kłania się pierwsza klasa, robienie zbiorów i podzbiorów. I tutaj i mamy tak, i każdy ma swój zbiór,
gdzie należy ileś tam jakaś warstwa. Czyli tak jak tworzy się szlachta, gdzie pracuje załóżmy iluś tam chłopów dla tej szlachty i reszta to już jest takie no, drzewko, to jest matematyczne działanie, które sprowadza do niewoli człowieka. Zgadza się, więc to zniewolenie, proszę pana, normalnie z początku, prawda, trwa do dzisiaj. Różnymi formami, różnymi kanałami. Czy to przez cesarstwa, czy to przez królestwa, proszę pana, normalnie, czy jakieś inne formy. Ale tu jest problem teraz, proszę pana, jak z tego wszystkiego wybrnąć, bo już jesteśmy na tyle w takim cywilizowanym okresie, że ludzie zaczynają rozumieć, że jeżeli pracują, to im się należy. Jeżeli ciężko pracują, to im się więcej należy. Bo wypracowali. Skoro wypracowali, to mają mieć. Panie Andrzeju, czemu się zabiera? Tak, panie Andrzeju, ja panu powiem, jesteśmy teraz na takim etapie, gdzie ludzie, tak jak pan wspomniał, zaczynają coraz więcej rozumieć, ponieważ pusto im się robi w portfelach, w kieszeniach. Coraz więcej pracują i nic z tego nie mają. Ledwie co wiążą koniec z końcem. I to jest tutaj na wyspie, gdzie mieszkam, jest to normalne i dlatego wszystkie warstwy społeczne, wszystkie zawody, które podlegają pod budżet, strajkują. I nawet głowa tutaj, nie głowa, tylko ten z parlamentu, zaczął straszyć i uchwalono, że będą karać, że jest strajki, na przykład pielęgniarek, są nielegalne. A oni się tym nie przejmują, tylko nadal strajkują, ponieważ stworzyło się, tutaj już ta warstwa się tworzyła znacznie wcześniej, ona była stworzona, ale sami jak wiemy, jak ruszamy głową, to wiemy, że tutaj stąd przerzucane są różnego rodzaju pomysły na wschodnią Europę i ci tutaj stąd właśnie maczają paluchy wszędzie w tych wszystkich krajach, którym mówią, że się rozwijają i że panuje demokracja. I tak jak właśnie w Polsce, chciałbym wspomnieć, w Polsce tworzy się po ostatnich właśnie tych wszystkich zmianach społecznych, tworzy się sztucznie taką warstwę społeczną, której wypłacano bardzo dużo pieniędzy za nic. Typu lekarze, typu... Wypłaca się nadal. Typu właśnie tworzenie nowej warstwy społecznej, która już tu na wyspie, już istnieje od no, iluś set lat, bym powiedział. A w Polsce... Rockefeller i spółka. Tak. I to jest, ja staram się nie mówić nazwisk, żeby nam nie zablokowali programu, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Jesteśmy świadomi, tutaj nasi słuchacze są świadomi. My ich nazywamy Brygadą RR, czyli te dwa nazwiska na R. Ale to ci, co dużo krzyczą i samo to, co jest właśnie stąd idzie, z City of London i z miasta, no i samo to zło, co planują. Ja tylko tak powiem na marginesie, bo wczoraj albo dzisiaj słyszałem, już nie pamiętam kiedy, bo mi się myli, to przyszedłem do domu, włączyłem telewizję polską i widzę wywiad przeprowadzany był z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, który to jest synem, ambasador jest synem pana Brzezińskiego, tak? Tak, staram się, dobrze, powiedziałem już nazwisko, nie ma problemu. No i słuchajcie, tacy to wielcy patrioci, my mieszkańcy tutaj na wyspie, ludzie, którzy mieszkają już naprawdę dosyć długo, są tacy, którzy mieszkają tutaj po wojnie drugiej, tacy są, którzy na przykład tak jak w Ameryce wyjechali ci wszyscy emigranci i jest tam ta grupa polska, która ma dzieci i te dzieci, jak na przykład się ogląda programy jakieś tam na międzynarodowe, no to oni pięknie mówią po polsku, śpiewają, bawią się, kultywują te nasze polskie tradycje. A tu wywiad z panem ambasadorem, który ma takie nazwisko, i on nie mówi po polsku, tylko on mówi po amerykańsku
I to jest coś dla również dla ludzi myślących. Pomyślcie sobie, jaki to był ten facet patriota, że on nie wychował dziecka i nie nauczył go języka swojego. Zero słów. Daruję sobie, bo to by było no, na marne. Szkoda mi słów, powiem w ten sposób. Szkoda mi słów i szkoda czasu na naszej antenie. Ale pamiętajcie, to był bardzo wielki patriota. Jego syn nie potrafi nawet powiedzieć paru słów po polsku, udzielić wywiadu. A jest ambasadorem tutaj. Rodzina, która chyba dążyła, która zawsze mówiła, że ze wschodem to nam nie po drodze, że powinniśmy ich tam niszczyć, z nimi powinniśmy wojować i że Polak to będzie do ostatniej kropli krwi bronił demokracji amerykańskiej. To tak na marginesie. Dobrze, panie Andrzeju, tak, ja to tak nieraz zejdę głęboko z tematu. To jest właśnie to prawo. To jest to prawo, które... czyli w Polsce jest... To nie jest prawo. Czyli w Polsce jest bezprawie i wszelkiego rodzaju traktaty, wszystko to, co jest podpisane niby prawnie, to jest nieprawne, to jest nielegalne. Tak? Czyli możemy to wszystko wziąć, skopiować, rozdać ludziom i powiedzieć, że teraz to ogólne palenie na dziedzińcu, palimy, bo to nic nie warte i zaczynamy życie od nowa. Możemy tak zrobić? No ja powiem panu tak. Ja bym zaczął normalnie od definicji państwa. Takie moje pytanie było do jednego z takich, wie pan, trochę nadętych ludzi. Czy prawdą jest, prawda, że państwo to jest społeczeństwo z wyłonionym z niego dopełnieniem? Podałem pełną definicję. Skoro pan jest z dopełnienia, to niech mi pan powie, z jakiego zakresu obowiązków odpowiedzialności pan mnie odciąża. Proszę mi wskazać. Niech pan sobie wyobrazi normalnie, prawda, że ludzie bledną, prawda? I tak zwani, proszę pana, normalnie ważni i nie odpowiadają. Po prostu się chowają. Aha. Więc wychodzi na to, proszę pana, że z tej prostej definicji, prawda, państwa, prawda, z obowiązków normalnie dopełnienia, które ma wyręczać ludzi z części obowiązków odpowiedzialności, można zacząć egzekwować, proszę pana, odpowiedzialność za to, co powinni robić. Skoro mają dopełnić nas, mają nas wyręczać części obowiązków odpowiedzialności, to z jakiego zakresu pana, z jakiego zakresu mnie, z jakiego zakresu kogoś innego? I w tym momencie dochodzimy do tego, po co oni są i komu potrzebni. Zgadza się czy nie? Oni też mają pewną... Są sobie potrzebni, proszę pana, normalnie, a nie nam. Tak, oni nie są potrzebni żywicielom. Oni nie są potrzebni żywicielom. Oni są potrzebni dla tych grup, które... Dla pasożytów wyższych grup. Tak, dla tych grup, żeby straszyć społeczeństwo, żeby wsadzić kogoś za batona do więzienia i żeby pokazać, jakie to jest, jakie to społeczeństwo jest niedobre i za przekroczenie prędkości albo za przejście na czerwonym świetle po pasach, na pasach można, załóżmy, dostać mandat i to już jest, moim zdaniem, to już jest no, prześladowanie swobód człowieka. To jest, ja bym to powiedział, bo tak jak tu, w tym kraju, ja mówię na tej podstawie, tu sobie mogę przechodzić na czerwonym świetle i nikt mi nic nie powie. Pod warunkiem, że nie ma ruchu powszechnego. Tak. Pod warunkiem, a jeśli będzie wypadek, to ja go spowodowałem, a nie kierowca. Na tej zasadzie to jest. I stojąc, policjant będzie stał obok mnie i nic nie powie, tylko odwróci się albo popatrzy na mnie i powie, pomyśli sobie, mogłeś... Samobójca. Tak, samobójca. Mogłeś sobie włączyć światło, poczekać i byś przeszedł bezpiecznie, a tak ryzykujesz. I o tobie to świadczy. A w Polsce zaraz by dostał mandat. No to wie pan, nie wiem, gdzie by dostał, prawda? No bo tak się składa, że mnie się zdarza często, proszę pana, że nie ma ruchu normalnie żadnego, na horyzoncie żadnego pojazdu nie ma. Mam czerwone światło i mam czekać nie wiem na co. No to też, tak. W tym momencie, proszę pana, normalnie, no wiadomą rzeczą, normalnie, że zgodnie z logiką, proszę pana, nie ma zagrożenia, idę, kropka.
Tak, oczywiście. Człowiek, proszę pana, co robi? Ocenia otoczenie przez pryzmat zagrożeń. Proszę pana, dokonuje niezawisłego osądu. Proszę pana, otoczenia przez pryzmat zagrożeń. Ten niezawisły osąd, proszę pana, to boli normalnie tej kurczę sądów. To co się okazuje, jak pan dokonuje niezawisłego osądu, proszę pana, normalnie, w warunkach, proszę pana, zagrożenia, to w tym momencie, jak porusza pan temat, proszę pana, niezawisłego osądu, czyli czynności sędziego. Bo sędzia, proszę pana, jest niezawisły. Czemu jest niezawisły? Bo dokonuje niezawisłego osądu przedmiotu, czynu, relacji czy zdarzenia. Jeżeli nie potrafi dokonać, proszę pana, tego niezawisłego osądu, to nie jest sędzią. Mało tego, jeszcze proszę pana, jak się sięgnie do Konstytucji, do artykułu 7, co tam ciekawego jest napisane? A przepraszam jeszcze, tak, przepraszam jeszcze, niech pan zdefiniuje dla naszych słuchaczy, co to znaczy niezawisły. Niezależny, proszę pana, bezwzględnie. Zależności przyczynowo-skutkowe, proszę pana, żeby uniknąć skutków, trzeba przyczyny, proszę pana, skonwertować. Więc człowiek otoczenie, proszę pana, normalnie analizuje. Ja puściłem w sieć, proszę pana, normalnie taki film na YouTubie w zakresie przyczyn wypadku. On jest dostępny ogólnie, prawda? Mogą sobie ludzie tam to pooglądać. Tam jest parę tekstów, proszę pana, dosyć istotnych, które wyjaśniają normalnie, co to jest ten niezawisły osąd, proszę pana. Co to jest ten niezawisły osąd? To jest ocena, proszę pana. Ocena, bezwzględna ocena. Czym się ona charakteryzuje, proszę pana? Każdy z nas od momentu otwarcia oczu, proszę pana, wstając z łóżka, do chwili obecnej, wielokrotnie dokonał, proszę pana, oceny otoczenia przez pryzmat zagrożeń. Nie trafił nogą w krzesło, minął dziurę, proszę pana, na drodze. Trafił, wszedł w drzwi, ale nie zderzył się z utryną. Więc za każdym razem, proszę pana, dokonał czynności, proszę pana, oceny, niezawisłej oceny otoczenia przez pryzmat zagrożeń. I zrobił to, proszę pana, wielokrotnie od momentu otwarcia oczu. Co się okazuje? Pan to zrobił, ale pan sobie nie zdawał sprawy, że to była czynność oceny, czy niezawisłego osądu otoczenia przez pryzmat zagrożeń. Bo tego nikt panu nie powiedział wcześniej. A teraz już pan wie, że jest to ocena, proszę pana, bezwzględna ocena. Niech pan spróbuje, proszę pana, ocenie uchybić. Prawnik mi mówi, ale przecież ocena jest opinią. Ja mówię, dobrze, panie prawniku, to idziemy do kraju ruchliwej jezdni.